Witam Was serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, popatrzcie. Przed Wami Mega Starter Pack z wersji niemieckiej. W środku mamy jedną kartę limitowaną plus jedną kartę specjalną. Do tego oczywiście album, gra planszowa, checklista, 5 paczuszek. To wszystko mamy w środku tutaj w starter paku. Tak wygląda przód: Messi, Schweinsteiger, Griezmann, Ronaldo i Wardy. Natomiast tył tak się prezentuje. Karty limitowane mamy poziomo i jedna karta specjalna. Może być na przykład multiple bądź pewnie jakaś inna. Starter pack jest wydawany na Niemcy i na Austrię. Tutaj na samej górze możecie zobaczyć 2017, czyli jest to drugi sezon. No i zaczynamy, moi drodzy. Ja sobie na razie wezmę tutaj na bok. Poza kadrem otworzę, żeby limitkę Wam czasem od razu nie pokazać. Zrobimy taką niespodziankę na sam koniec. Limitkę dajemy tutaj. 5 saszetek. Tutaj mamy checklistę, jak możecie zobaczyć. I od razu zobaczymy, jakie mamy tutaj nowe drużyny. W nordyckiej wersji, jak pamiętam, nie było Boca Juniors. Z kolejnych drużyn nową drużyną jest Olympiakos, Ferencváros, następnie Legia Warszawa i Fenerbahce, czyli to by było 5 sztuk, pasuje, bo w nordyckiej było 5 nordyckich zespołów. Może tutaj jeszcze zerkniemy na wyszczególnione wszystkie podgrupy. Grupy mamy RAR, czyli 3 karty ikon: Messi, Ronaldo i Neymar, sygnatury Iniesta, Lewandowski i Buffon i legendy Simeone, Ancelotti i Klinsmann. Następnie mamy Gold i mamy takie podgrupy: FIFA Trophies, Impact Signing. Tak to, moi drodzy, wygląda. Następnie mamy Fans Favorite. Później już lecą zespoły: Boca Juniors, River Plate, Flamenco, São Paulo, Leicester City, Atletico Madryt, Barcelona, Real Madryt, Paris Saint-Germain, Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke. Następnie Olympiakos, Ferencváros, Juventus, AS Roma, Ajax, Legia. Legii się tutaj bardziej przyjrzyjmy. Malasz, Lewczuk, Pazdan, Chlouszek, Logo, Jodłowiec, Kucharczyk, Duda i Priowicz. Następnie Porto, Sporting, Zenit, Fenerbahce. Później mamy zespoły narodowe: Belgia, Anglia, Niemcy, Portugalia, Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia. Na samym końcu albumu mamy karty Power Up i tutaj się składają takie podgrupy: Defensive Rock, Key Player, Goal Machine, Dynamos. Następnie mamy te plastikowe karty Multiple i takie podgrupy jak Next Generation, Defensive Lineup. No i na samym końcu znowu mamy Fans i tutaj są takie karty jak Debut i Veterans. W sumie mamy 423 karty w normalnej wersji.
Tak więc to tutaj już odkładamy na bok, żeby za długo filmik nam tutaj się nie kręcił. Pokażę Wam kartę specjalną i jest to Multiple Messi, Suarez i Neymar z Barcelony Attacking Trio. Jak tutaj patrzyłem, to na tutaj mamy tą samą kartę, więc się zastanawiam właśnie na opakowaniu, czy na serio tak jak jest na opakowaniu taka karta. Ale chyba tak, moi drodzy. Tak chyba to będzie. Czyli będzie można sobie ewentualnie dobrać, jeżeli komuś będzie jakaś karta brakować. Kupujecie Mega Starter Pack i widzicie, z tyłu jest Multiple z Barcelony, więc raczej jest pewność, że ta karta będzie w środku. Reguły gry i plansze tu już Wam nie pokazuję. Tutaj mamy album. Wyciągnę tylko z pierwszej strony cały dodatek. Tak to, moi drodzy, wygląda. Wszystkie karty są wyszczególnione, ile sztuk każdej karty jest. Wszystkie zespoły. Czyli tak jak w poprzedniej edycji, tak mniej więcej wygląda wkładka do albumu. Ok, moi drodzy, nie ma co się zastanawiać. Otwieramy 5 saszetek. Przepraszam za moje ręce brudne od farby, dzisiaj malowałem, a że chciałem jak najszybciej rzucić filmik, to wiecie jak to jest. Człowiek nawet nie popatrzył, że gdzieś tam jeszcze farba została. Mena, bazówka, jest to São Paulo. Następnie Gera, Ferencvaros. Kolejna karta to Nainggolan z AS Romy. Javi Garcia, Zenit. I znowu mamy Multiple Next Generation z Ajaxu, Bazoer Riedewald, czyli to jest karta specjalna. I mamy jeszcze Lukaku International Star z Belgii, czyli wszystkie kluby narodowe będą zawodnicy podpisani International Star. Kolejna saszetka. Mamy Williana Arao z Flamenco. Następnie Sesztak z Ferencvaros, czyli to jest ta karta, czyli to jest ten zespół dodatkowy. Następnie Christian Zapata, International Star z Kolumbii. Ramirez, Ferencvaros. I mamy Niemcy logo, fans karta. I mamy jeszcze International Star Rui Patricio. Trzeciej saszetce mamy Crane Vittera International Star z Argentyny. O, i mamy Gold. Tego chyba trafiłem, jak się nie mylę, wcześniej już. Chile Copa America Winner. Następnie Torres, Atletico, Dzeko, Roma, Stambuli, Paris Saint-Germain i Dilaver z Ferencvaros. Czwarta saszetka. Centurion, São Paulo, Oblak, Atletico, Coutinho International Star z Brazylii, Paulo Oliveira Sporting, João Mario International Star Portugalia i mamy Power Up Alexis Sanchez i jest to Goal Machine. Jak się nie mylę, chyba jeszcze go nie miałem. No i powoli zbliżamy się do prezentacji limitki. Marc André Ter Stegen, Barcelona, Isco, Real, Dix, Ajax, Zegelar z
Sporting, Hummels Internacional Star i fans Blaise Matuidi jako fans favorit. A limitką, moi drodzy, jest Robert Lewandowski, czyli moi kochani, pierwszą limitką w kolekcji jest Robert. Jak już mówiłem na początku, wszystkie limitki będą poziome. Tak więc, moi drodzy, starter pack za nami. Cieszy mnie to, że już jest miejsce do wkładania kart. Będzie można powkładać do albumu. Nie pogniotą się na karty. Tak więc dzięki, moi drodzy, za uwagę. Piszcie pod filmikiem, co myślicie o tych kartach. Co myślicie właśnie o limitce lewego. Pozdrawiam Was. Dziękuję. Trzymajcie się i cześć.